Barek, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was z kolejnym, to dziecko moje, z kolejnym zoomem, z kolejnym przeglądem. Tym razem kolejna paletka od Revolution, słuchajcie. No powiem Wam, że teraz to chciałabym mieć każdą ze współprac z Revolution. Naprawdę, podobają mi się strasznie te paletki wizualnie, ale jak już mogłyście zaobserwować, nie wiem teraz, czy ten filmik będziecie miały, czy już macie, jeżeli chodzi o Imagination, to niestety był to jakiś dla mnie niewypał. Mam tutaj paletkę Kissu, jest to paletka przy współpracy z instagramerką i chyba vlogerką, youtuberką. Nie oglądam jej kanału, nie powiem Wam nawet dokładnie, jak się dziewczyna nazywa, ale wiem, że jest może Kisu? Może się tak nazywa? Także dostałam paletkę od Asi, której serdecznie dziękuję, czyli od mojej widzko-koleżanki. Pięknie wygląda szata graficzna, bardzo mi się podoba, taka marmurkowa i szkoda, że zdjęłam paznokcie, bo miałam też marmurkowe. Także przepiękne opakowanie. Paletka z tyłu prezentuje się tak. Tak jak mówię, ja ją dostałam od Asi, także to nie jest zakupiona przeze mnie ani ze współpracy. Tutaj w środku plastikowa. Mogłaby być naprawdę papierowa. Przyzwyczaiłam się już do tych papierowych. Z tyłu oczywiście dedykacja, jak żeby inaczej. Znowu duże lusterko, znowu minus, że się nie wygina, czyli właśnie nie jest papierowa. Fajnie, że robią te duże lusterka, bo naprawdę możemy wykonać, no przy użyciu tego lusterka możemy wykonać, słuchajcie, czekajcie, coś tu mamy. Cały makijaż twarzy. Paletka prezentuje się sama w sobie tak. Mam nadzieję, że Wam się tu nie odbija światło. Wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco. Mamy tutaj ciepłe, jesienne kolory, stricte jesienne. I nie wygląda w kamerze. No, Oli sama mówi, że inaczej wygląda. No, te kolory niestety, ale są przekłamane. Są naprawdę przekłamane. Może teraz jakoś, jakoś Wam spróbuję to zbliżyć. Ale jak widzicie, to nawet zoom jest taki ciulowy. No są przekłamane, Oli sama Wam tutaj potwierdza, że one są tu przyciemnione, one nie są takie ciemne. Także zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w swatchach. Ja już się nie mogę doczekać, podobają mi się te dwa rozświetlacze. Oli mówi, że też chce u siebie, także zobaczymy, może będziemy robić we dwie. Ja mam ciemniejszy typ skóry, pokaż Oli swoją. Oli ma może trochę jaśniejszą rękę, może zrobimy Wam właśnie po dwa swatche? Robisz swatche? No to dawaj, chodź tu koło mnie. Chodź tu koło mnie, Oli zrobi z nami swatche i zobaczymy sobie na mojej skórze i na skórze Oliwii. Oczywiście z nami kawa. Hejo! No, także działamy. My już, nie ukrywam, robiłyśmy sobie swatche tą paletką, bo się już nie mogłyśmy doczekać. To znaczy ja nie, Oliwia robiła. Także ja będę pierwszy raz. Przejdźmy może tak, marshmallow. Jedziemy marshmallow. Jeżeli chodzi o konsystencję, o formułę, to jest ona... Z tym marshmallow zrobię tutaj. I to są te rozświetlacze. Ten jest takim, słuchajcie, dziwne zmielenie jest. Na pewno dziwnie jest zmielony ten rozświetlacz. Czekajcie, sobie namoczę troszeczkę płatek do wycierania. Łatwiej mi się wyciera, jak było mokre. Grudki małe. Takie ma właśnie grudki. On jest właśnie tak dziwnie zmielony. Ja nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale jego zmielenie jest dziwne. Ale jeżeli chodzi o kolor, wygląda nawet spoko. Nie wiem, czy nie będzie się robić w plamach taki, czy nie będzie robił plam. Prawie nie widać. U mnie prawie nie widać. Zobaczcie, jak u Oliwi ładnie. To jest właśnie to. U mnie on jest taki ciemniejszy. Także na każdej skórze, jak widzicie, wszystko inaczej wygląda. Namoczę Ci tutaj twój płatek. Namoczymy Oliwce, będzie też sobie tutaj wycierała palce, bo on mokry jednak łatwiej. No i dobra, jedziemy teraz Maldiwy. Maldives. To jest ten przepiękny i ja go widzę, słuchajcie, na dolnej powiece. I nawet dzisiaj bym go dorzuciła, ale nie mam już tu pędzelków. Bardzo mi się on podoba. U Oliwii on wygląda, widzicie, ona jakoś, ja nie wiem, co ja mam z jakimś pH mojej skóry. Pecha. No, mam pecha ze skórą, bo powiem Wam, że u mnie się te słocze tak nie soczują pięknie jak u Oliwii. No zobaczcie, u niej to wygląda wyraźniej. Mam jaśniejszą kadencję. No, teraz mamy Vampire i to już jest matowy, totalnie matowy, fajny brązik, taki delikatny, bardzo, bardzo fajnie zmielony. Także wydaje mi się, że tutaj już konsystencja i ogólnie chyba kolorystyka powinna być lepsza, ale to wszystko zobaczymy. Tak wygląda brązik, przepięknie, u Oliwii wygląda to ślicznie. Dalej, Clumsy? Ciamajda. Ciamajda. Ciamajdowy cień. Nie wiem, dlaczego jest ciamajdą.
Ale powiem Wam tak, i znowu historia się lubi powtarzać, mianowicie nie wiem po co ktoś dodał ten dzień. Jeżeli już dał vampire, nie jest potrzebny clumsy. Ja wiem, że to jest takie fajne przydmienie oka, ale zobaczcie. Różni się po prostu tonem, ale jedno brąz, drugi brąz i ja już bym tutaj zrezygnowała z jednego z brązów. Jedziemy dalej. Gryffindor. To jest z Harry Pottera. No to z Harry Pottera taka żółć. I nie wiem. I ja nie wiem, co mam powiedzieć o tym cieniu. Znowu tak delikatnie zmielone. Nie wiem, co o nim powiedzieć, bo... No bo jest musztardą i ja myślę, że on by się fajnie nadał do ciemnej oprawy oczu, do ciemnej karnacji. Zobaczcie, u mnie on jest tak widoczny. Może niekoniecznie do mojej, już u Oliwii bardziej go widzę niż u siebie na oku. Ale ładny, ładny musztardowy kolor, tylko dość delikatny. Także jedziemy drugi rządek. Rain, ale to nie jest rain taki jak deszcz. I już tu jest fajna sytuacja, ale piękny, bardzo mi się podoba, jak musztarda, czyli dobra, powiedzmy, że znalazłabym zastosowanie dla musztardki, tej matowej, zrobiłabym całą powiekę tą musztardą matową, a potem bym tylko na środku powieki zrobiła właśnie tym, którego u mnie nie widać. Ale jest śliczny, zaraz Wam może dodam. Może Wam go trochę pododaję. No światło fisiuje, słuchajcie, spytajcie się Oliwii, to wszystko odsłoniłyśmy, jest dupa blada. To jest ten kolor. Jest śliczny. Jest śliczny i jest taki musztardowy. Jedziemy poniżej, Royal. I znowu ładny, znowu to jest jakiś chyba, nie wiem, czy folia, czy duochrom. Ja się jak zwykle nie znam, powtarzam się po raz kolejny, ale podoba mi się. Lubię te cienie takie. Właśnie dzisiaj też mam to na środku, dokładnie. Także to jest... No, wkurza mnie to światło, słuchajcie, zobaczcie, to są te dwa, tu, o, dokładnie te dwa, myślałam, że ktoś stoi pod drzwiami, ale nie, myślałam, że ktoś stoi pod drzwiami, ale nie stoi, także to są te dwa, tutaj u Oliwii one są znowu bardziej widoczne, jedziemy dalej, Cookie Dough. Też nie lubię tu? Nie, tu jadę. I znowu cień widmo, słuchajcie, prawie cień widmo, ale będzie może fajny na jako taki nawet i bazowy, bo jest bardzo u mnie cielisty. No, nie widać go. Nie widać go i wy go też nie zobaczycie tutaj. Dosłownie taka lekka poświata, ale widać coś brzoskwinkowego, coś takiego beżowego. Więc to jest to. No prawie nie widać, u Oliwii w ogóle nie widzę, chociaż ma jaśniejszą karnację. U siebie jeszcze go jakoś tako widzę, o tu. Delikatnie, bardzo. Także znowu to już jakby byłby drugi cień taki, może trochę niepotrzebny, ale ta musztarda, tak jak mówię, zmiksowana z tym takim duochromem będzie spoko. I teraz Mai. Bardzo ładny, ja uwielbiam te kolory. O, piękny jest. Oj, a ja już się posunęłam za daleko, czekajcie. Poleciałam obok. No i chyba to jest najładniejszy cień z paletki. To jest chyba najładniejszy cień z paletki. Oliwią wygląda jeszcze inaczej, u mnie jeszcze inaczej. Przepiękny, bardzo ładny, totalnie jesienny kolor. I nawet go widzę w zestawieniu ładnie z tym musztardowym, naprawdę, na oku. Będzie ładnie. Także tak to wygląda. Lecimy trzeci rządek i znowu chyba coś ładnego. Bloodlust. Podobny. Co? Bardzo podobny, ale ciemniejszy. O, ale pigmentacja. Ja tylko dotknęłam. Ja tylko dotknęłam i tu przejechałam resztką. Zobaczcie, to jest resztka. A to, gdzie to było? A tu przejechałam tym cieniem, a tu u góry resztką. I teraz mam jeszcze resztkę na palcu. Zobaczcie. Piękny. Mocny. U ciebie też? Śliczny jest. Zobaczcie, ja go dodałam tak. Dałam go tu, żeby nie było, a potem resztką dałam tu. Masakrito. Ja dam tylko tu. I znowu widzę, że jest przekłamane. Zobaczcie. Tak to wygląda. Już nawet Wam tak zbliżę. O! Teraz widać. I u oliwki widać. Śliczne. Bardzo ładny. Bardzo mi się ten cień podoba. Na ręce ładniej niż to. Tak. To jest przepiękny cień. Oj, jego będę... Dla tego cienia warta była ta paletka, naprawdę. 1991. Taki piękny, bardzo... piękny, bazowy kolor. Już widzę, że jako baza będzie cudowny.
Do rozjaśnienia, bardzo fajna konsystencja, fajna formuła, super. Do rozjaśnienia całego oka i podłóg brwiowy, fantastyczny. Także naprawdę już tu jestem to mama, Cat Lady. Zadowolona. Cat Lady, znowu brązik, ale widzicie, znowu trzeci brązik, taki troszeczkę w innym jakby, u mnie bardzo słabo, nie wiem, kolikki. Słaby, ale chyba z tych trzech brązów to chyba najładniejszy. Taki najbezpieczniejszy, taki fajny do załamania powieki. Zobaczcie, u mnie to jest ten, u Oli to jest ten, także mniej więcej tak one się spisują. Ładny, podoba mi się. Z tych brązów tutaj, poprzednich dwóch, razem z tym, to ten mi się najbardziej podoba. Teraz? Te mniej. Październik. Teraz October. Październik, tak? Tak jest. Czyli jedziemy październikiem. Wow. No i ładny. Znowu ładny, ale podobny. Właśnie. Czyli on jest jakby razem z tym maj i myślę, że tutaj fajny na całą powiekę, a maj tylko na środek. I mamy wykonany makijaż oka, słuchajcie, dwoma cieniami, uwierzcie mi. Plus ten bazowy 1991. Podobny do tego. Tak on wygląda. No zresztą widzę, że są podobne. Tylko jeden się błyszczy, drugi nie. Tak to wygląda. I ja już za bardzo nie mam gdzie się tutaj... Nie mam pierwszy całorek. No to ja też pojadę do góry. London. Teraz wskakujemy do Londynu. Znowu miedziana historia i znowu ładny. Ładny, ale czy potrzebny? Czy potrzebny? No ale spójrz. Ten i ten. Właśnie tak fajne są inne kolory. Są w innych barwach, ale są dość podobne, więc szczerze mówiąc wystarczyłyby dwa te takie miedziane już bez tego trzeciego. U mnie to jest ten. Dalej mamy Ivy. Jeszcze brakuje Park. Mamy Ivy i to jest, słuchajcie, co to jest? Taki jakiś biały. Co to taki jest? Taki matowy ten. Słuchajcie, taki matowy jest, ten. U mnie on dość, on u mnie się nawet ciężko nabiera. Nie wiem, jak u ciebie. Świeci się, bo on jest taki jakiś połysk, taki, nie wiem, nie umiem go określić, bo to nie jest jakiś duochrom. Ja nie wiem, bardzo dziwnie zmielony. Nie podoba mi się ten cień. Nie wiem jak Oli, ale mi się on nie podoba. To jest ten tutaj jasny. U mnie go nie widać, u Oliwii go widać. Na palcu zaraz Wam nawet go pokażę. No, ten jest najładniejszy. Ten zobaczcie, jest... to jest coś takie, nie wiem, ten nie się wiem po co. Może do rozświetlenia kącika. A zaraz sprawdzimy. Czekajcie, ja nie mam paznokci. Do rozświetlenia kącika, czy się nadasz? No, widać. Nadasz. Czyli to jest taki delikatny połysk, ale widzę, no faktycznie, do kącika oka, tu widzę w lusterku, super, fajny do, tak, do wyświetlenia kącika oka. Teraz rose gold i chyba będzie ładnie. O, jest ładnie. To ulubione było z tych wszystkich. Tak? Ale widzicie, ja jednak mam jakąś dziwną chyba, dziwny mam rodzaj skóry i pH, że u mnie się tak one transferują dziwnie, te z paletki na rękę. U Oliwii jakoś to idzie. U mnie tak dość ciężko, opornie. Zobaczcie, Oli wam pokazuje. Ale widzisz tutaj. No bo przekłamuje nam tu światło. Światło mamy takie naprawdę ciulowe światło. Ale staramy się jak możemy. To był rose gold, tak? To jeszcze raz spróbuję. Zobaczcie, to jest coś takiego. Bardziej on nie jest rose gold, on mi bardziej przypomina jakiś taki, jak się to mówi? Jak się ta ryba? Łososiowy. Salmonowy, ten. I zaraz zobaczymy, znowu Wam wezmę tu bardziej bliżej światła, widzicie? Taki salmonowy i Oliwii się on ładnie mieni, u mnie się nic nie dzieje. I jeszcze moja ręka wygląda na 4 razy bardziej bladą niż u Oli. Czemu także tak? Nie wiem, no takie światło. Co Wy widzicie, co daje światło? I ostatni, przedostatni cień. Hype. Taki ten, do tych trzech. Tak, to jest znowu musztarda, ale ciemniejsza. I znowu niepotrzebna. Naprawdę niepotrzebna. Nie wiem, to jest moje zdanie. I to jeszcze taka, powiem Wam, sraczkowata ta musztarda. W ogóle mi się nie podoba. Ten cień w ogóle... Nie. Kupa. Mogę ja? Według mnie jest to kupa. Zobaczcie, to jest to. No taka teraz kupa. Po prostu będzie taka rzadka kupa. Nie podoba mi się. I teraz będzie rozświetlacz, który u Oliwii wyglądał przepięknie. Zobaczymy jak u mnie. Jak się nazywa? Khaleesi. Uwaga. I to jest, słuchajcie... Piękne. Znowu takie coś, co wpada w taki łosoś. Ja nie wiem, gdzie Wam to pokazać, ale może tu Wam to zrobię. Wow. No to jest, no zrobiłam Wam. Ale Wam zrobiłam, że aż nic nie zobaczycie. Nie, tak nie może.
Dostałam w łeb. Czekajcie, ten tu wam tutaj pokażę. O, ja wam tu pokażę. Dziwna, dziwne zmielenie jest. On też jest łososiowy, jeżeli chodzi o jego odbijanie światła. U Oliwii on zupełnie inaczej wygląda niż u mnie. U mnie jest tutaj na zgięciu, zobaczcie. Ja też zrobię na zgięciu. O, czekajcie, zrobię wam głośniej. Nie, będzie copyright. U mnie jest on tu. No ale widać, jak się mieni, zobaczcie. Bardzo ładnie się mieni, taka tafla. Gdzie jeszcze wam go pokazać? Nie wiem, może tu? O! Zobaczcie. Cześć mój. Także widać, jak się mieni. U Oliwii, no, ładny. Zobaczymy, jak na twarzy, bo to, że on w paletce i na ręce tak wypada, to też nie znaczy... Ja całą rękę. No, tak wygląda... Tak paletka. Wygląda paletka, słodcze. Uważam, że zasługuje. Ja bym ją kupiła. Ja bym ją kupiła, w sensie, że gdybym jej nie dostała, to raczej bym się na nią skusiła, jakbym jeszcze miała możliwość przetestowania, słuchajcie, w sklepie, to myślę, że bym się na nią skusiła. Bardzo mi się podoba. Różnorodność przede wszystkim, bardzo jest jesienna, piękny jest ten niebieski, piękne są te miedziane odcienie, piękne są maty, przynajmniej tutaj, nie wiem, z cztery maty, naprawdę są śliczne, także tak. A wszystkie metalowe są ładne. No, te metaliczne są śliczne. Nie widać tu, nie tak ładnie. No, nie oddaję, nie oddaję. Na Instagramie tak. Może mama zrobi, ale piękne. No, zobaczymy na żywo, zrobię może już z nowego mieszkanka, jak wam tam zrobię fajne światło, bo tu naprawdę przekłamuję. Jedyne, co pięknie wygląda, to ten niebieski, jest naprawdę śliczny. Także, jeżeli chodzi o paletkę Kisu, łapka w górę, polecam. Dajcie znać, jak wam się tutaj podoba, jeżeli chodzi o swatche, a jeszcze raz pokażę wam, jak to wygląda w palecie. Tak wygląda ta kolorystyka, także dajcie znać, jak wam się podoba. Czy macie, czy nie macie, czy lubicie, czy byście ją polecały, czy też nie. Widzę, że chyba tu mi pazłotko zostało od poprzedniej paletki. Także ja Asieńce serdecznie dziękuję z całego serducha, bo sprawiła po prostu mi miłą niespodziankę. Bardzo się cieszę z tej paletki, bardzo mi się podoba. Jeszcze raz wam pokażę. No i na pewno się nią pobawimy, na pewno sobie coś nią wyczarujemy, oczywiście na moje możliwości. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, piszcie w komentarzach, co myślicie o tej paletce. Oli przyniosła wam Daisy. Daisy, Daisy, Daisy jest rozrabiakiem, biega tu i skacze i ma kurz na czole. Ma, ją wizuje i Daisy jest moja Daisy, tak? Daisy, jak ci się podoba kolorystyka? Nie, mówi, że jakby tam myszka była namalowana, to jeszcze, ale tak to nie bardzo. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy was bardzo gorąco. Tak wygląda Kisu od Revolution. Trzymajcie się, buziaki. Pa jo!